Wybór oleju i filtra, który został obecnie zastosowany, został podyktowany chęcią przeczyszczenia układu olejowego. Wybrałem więc tańszy olej i filtr niż dotychczas, z założeniem, że ma na nim być zrobiony przebieg około 3000 km. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód. Skoda Octavia z 2010 roku, silnik benzynowy 1.4 TSI, 122 konie mechaniczne, przebieg 109 tysięcy km. Będzie to trzeci etap badań dla tego samochodu. Pierwszy etap był prezentowany w odcinku numer 17, drugi w odcinku numer 233. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie sprawdzenie, jak zachowuje się olej, który według pierwotnej koncepcji miał posłużyć wyłącznie na przepłukanie silnika. Inicjatorem tego eksperymentu jest Michał. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Michał podjechał na pobór próbek osobiście. Cała procedura wyglądała w sposób następujący. Finalnie do laboratorium R2D trafił taki oto zestaw. Próbka numer 1 to olej świeży. Próbka numer 2 to olej przepracowany po przebiegu 2480 km. Do samochodu zalany został olej Omega Oil w klasie lepkościowej 5W30. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie było stosowanych żadnych dodatków. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 2480 km. 90% eksploatacji to miasto. Dominują odcinki nieprzekraczające 10 km. Olej eksploatowany przez 5 miesięcy, brak dolewek. Uwzględniając krytyczne wyniki w poprzednim etapie, Michał zdecydował się na płukanie silnika, wybrał Castrol Engine Shampoo. W ramach dodatkowych informacji Michał napisał tak: analizując wynik aktualnego eksperymentu, warto mieć na uwadze, że nadal dominują odcinki do 10 km w bruchu podmiejskim, ale w obecnej fazie analiz samochód był dwukrotnie w trasie. Wybór oleju i filtra, który został obecnie zastosowany, został podyktowany chęcią przeczyszczenia układu olejowego. Wybrałem więc tańszy olej i filtr niż dotychczas, z założeniem, że ma na nim być zrobiony przebieg około 3000 km. Olej oczywiście został dobrany tak, aby spełniał wymogi producenta samochodu. Dodatkowo przed wymianą zastosowano płukankę. Do chwili obecnej nie zaobserwowano żadnych niepokojących objawów. Podobnie jak wcześniej, nie zanotowano ubytku oleju. Plus jeszcze kilka informacji w kontekście poprzedniego etapu. Film stanowi dalszą część eksperymentu, który zdecydowałem się zrealizować wraz z autorem kanału. Dziękuję wszystkim, którzy docenili ten wkład. W związku z tym, że badania przedstawione w odcinku numer 17 wykazały, że przebieg około 15 tysięcy km dla tego samochodu i oleju jest bezpieczny, podjąłem decyzję o sprawdzeniu wpływu przekroczenia terminu wymiany, który w przypadku tego samochodu wynosi nie rok, a zgodnie z zaleceniami producenta 2 lata. Termin został więc przekroczony około 8 miesięcy. Nadmieniam również, że stosowany olej Mobil 1 ESP Formula jest olejem Long Life i zgodnie z zaleceniami producenta powinien być zmieniany co 30 tysięcy km lub 2 lata, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Interwał przebiegu został zatem, jak wydawać się mogło, bezpiecznie skrócony, a zmienną miał być jedynie czas. Niestety zmienił się również sposób eksploatacji samochodu, co, jak się domyślam, wpłynęło na taki, a nie inny wynik eksperymentu. Wykorzystując okazję, chciałbym prosić, aby osoby, które nie potrafią słuchać ze zrozumieniem, nie komentowały filmów, bo ich komentarze świadczą tylko o nich. Stosowane materiały eksploatacyjne raczej nie wskazują na moje oszczędności. Dodatkowo chciałbym pogratulować tym, którzy chwalą się, że zmieniają olej co 4 do 5 tysięcy km. Czy zastanawialiście się, jak wasze działanie wpływa na środowisko? Sugeruję, że może lepiej oglądać kanał i wyciągać konstruktywne wnioski, a nie skupiać się na krytyce. I tutaj Michał kończy swoją wiadomość. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego w tle podczerwień, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania.
Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 51,5 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 9,1 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 158. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Obserwujemy bardzo niepokojący rozjazd. Lepkość zarówno w niższej, jak i wyższej temperaturze jest o około 18% niższa od deklaracji. Różnica na wskaźniku lepkości 7%. Sytuacja jest niestandardowa. Obstawiam, że producent nie zaktualizował karty tego oleju, która jest przypisana do 2018 roku. Niemniej jednak wciąż na stronie tego producenta jest dostępna taka właśnie wersja. Wartości, które zostały zmierzone, kwalifikują ten olej bardziej w stronę klasy 0W20 niż 5W30. Do producenta została skierowana wiadomość mailowa, oto jej treść. Jak spłynie odpowiedź, to wrzucę w opisie pod filmem. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Próbka po przebiegu 2480 km. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 46,2 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 8,8 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 173. Otrzymujemy zatem spadek lepkości, ale nie tak krytyczny jak w poprzednim etapie. Co ważne do podkreślenia, zmiana dotyczy głównie lepkości w niższej temperaturze, minus 10%. To automatycznie rzutuje na zmianę wskaźnika lepkości też w okolicach 10%. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Tutaj jest dużo lepsza sytuacja niż w poprzednim etapie. Tam, przypominam, był stan krytyczny. Na tej bibule widać poszarpaną i nieregularną strefę dyfuzji, kontrastowy pierścień i wyraźne przebarwienie środka, które mogą wskazywać na domieszki paliwa, cząstki sadzy lub związki utlenione, problemy z termiką pracy silnika, np. niedogrzewanie, jazda miejska z dużą liczbą rozruchów. Na tej bibule z kolei podkreśliłbym ten ciemny kontur na strefie rozpraszania. Co to może oznaczać? Po pierwsze, wytrącanie się nierozpuszczalnych frakcji, cząstki sadzy, utlenionej bazy olejowej lub produktów spalania zostają odrzucone na obrzeża przez zjawisko kapilarne. To oznaka przeciążenia oleju lub jego słabszych właściwości dyspergujących. 2. Ślady wczesnej nitrooksydacji, produkty utleniania azotowego związanego z paliwem i tlenkami azotu mają tendencję do zbierania się na granicy dyfuzji. Wskazuje na niekorzystne warunki spalania, np. częste zimne starty, niepełne spalanie. I po trzecie, domieszka paliwa. Ciemny kontur może wynikać z obecności rozcieńczalnika benzyny, który przenosi zanieczyszczenia dalej. Po odparowaniu pozostają przyciemnione ślady, typowe dla olejów zanieczyszczonych paliwem. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić poziom zmian w wyniku rzeczywistej eksploatacji. Wyniki jak na stosunkowo nieduży przebieg oleju dość mocne. Do podkreślenia jest wysoki stopień nitrooksydacji, sulfonowania, degradacja dodatków oraz rozcieńczenie oleju paliwem. I tutaj jest to ciekawa obserwacja, ponieważ olej w klasie lepkościowej 5W30 w poprzednim etapie nie wykazywał tego problemu, natomiast olej z aktualnego etapu, który parametrami pasuje do klasy 0W20, może spowodować, że szczelność w układzie jest mniejsza i następuje rozcieńczenie oleju paliwem. I jeszcze jedna ciekawostka, w próbce z tego samochodu w widmie w podczerwieni zaobserwowano obecność sadzy. To może być zaskoczeniem, ale coraz częściej spotka się ten problem w jednostkach z bezpośrednim wtryskiem, takich jak 1.4 TSI. Powodem może być niedopalone paliwo przy zimnym starcie, jazda na krótkich odcinkach lub zubożona mieszanka. Sygnał wart obserwacji, bo świadczy o tym, że również w silnikach benzynowych olej może zostać obciążony sadzą na bardzo wczesnym etapie pracy. Podsumowując, jakość końcowa tego oleju po wskazanym przebiegu to 77%, czyli wskazanie, żeby umówić się na wymianę oleju.
Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!